para na trzecią część wyzwania Sebastiana Vettela, teraz Suzuka, gdzie zaczynamy tradycyjnie wyjazdem z bitów. Fuck. I kok. Deep silence. Nie wiem co powiedzieć, bo to się tak szybko wszystko dzieje, że nie wiem. Nie nadaje się dobra, do tego. Lewy, prawy. To... Dobra. 130R. Hamowanie lewą, wrzucenie, gaz. Lewy, prawo, nawrót do prawej. Maksymalnie wrzucanie, połowie hamowanie, gaz. W połowie gaz, nie hamowanie. Gaz. Raz do dechy. Gaz. Wciskam to dechy, gaz. Też bardzo ważny zagręt, trzeba znaleźć idealny punkt do hamowania. Wyjście, gaz, oddechy 400, ponad, tak, 420 chyba, nie, 10, 15, 20, jest. Tutaj nie odpuszczamy, no, trzeba być kretynem, żeby odpuścić. Potem do hamowania doszukany w połowie, do billboardu hamujemy i znowu prosta, minuta 5, 292, czyli muszę pojechać minuta 4,7, żeby było złoto. Zakręt w prawo, gaz, tutaj hamujemy w połowie, przyspieszamy, gaz i znowu. Tutaj w sekcji S trochę tak lekko ja odpuszczałem gaz, nie wiem jak ty robiłeś. Ja czasem odpuszczałem, a czasem hamowałem lewą nogą, ale jakoś mi to wyszło, za którymś razem w końcu się udało, ale było dość ciężko. Tak ciężko jest złapać, trzeba wejść w taki rytm w tych S-kach. Jak się z niego wypadnie, to już jest koniec. Ja pierwsze kółko miałem minutę 6 ponad. Minutę 6,1 chyba. I drugie musiałem nadrobić. Ja tutaj przyznaję się, zwaliłem tą część, bo tutaj za wcześnie zacząłem hamować. Przez co straciłem jakieś 2 albo 3 albo nawet 50 sekundy. No wiesz co, po 172 okrążeniach z rzędu? Wiesz co, to było chyba moje 190 okrążenie. Tylko tu był taki problem, że tutaj nie był maksymalny docisk, a jak ja jechałem na maksymalnym docisku, to minutę 3 zrobiłem bez problemów, a tutaj minuta 3. A żartujesz? Co jeszcze? Aha, zapomnieliśmy o tym, że można tutaj w tych wyzwaniach włączyć ducha Sebastiana Vettela, który no który jest nie wypomaga. Wręcz przeszkadza. Nie. Tak. No chyba, że jak go myślisz, że jak go dogonisz, to jest od niego szybszy. Tak nie jest. On ciągle będzie szybszy. Tak więc po co on jest? Nie mam pojęcia. Rusza wcześniej od nas z pitu. Tak. I potem musimy go gonić. No i co, dogonimy go, a i tak on czas nam nie wystarczy na złoto. Nie. Jeśli chce go wyłączyć, bądź włączyć, strzałka w górę na D-padzie, na pewno na kierownicach Logitecha tak jest i na padzie chyba tak samo. Ale powiedz mi, czy G25 oraz G27 mają D-pada? Tak. Tak. Mają. Tam na tej skrzyni biegów, tam jest D-pad. Tak? Tak. Oh, cool. Chyba, że coś mi się... Kolejne nowe rzeczy się dowiedziałem. Ale nie sądzę. Nie pomieszało mi się. Albo... Tylko sprawdzę na internecie. Jest, mam rację. Jest. Bo mam. Czasami. Sometimes. Ja na turlich. Oh yes, I see one photo. To jest D-pad? Śmieszny trochę. Ale dobra, nie się będzie. D-pad. O, już koniec. Ojej, już koniec. Koniec tego. Czy spaliśmy? Nie, po prostu to było dla nas za szybkie i nie nadajemy się do tego. Już na sam koniec. A, warto powiedzieć, że... Czekaj, złoto. Zacznijmy od końca. Pieniądze dostajemy milion. Od brązu zacznijmy.
Ale co? No od brązu zacznijmy. Ja mówię o pieniądzach. Nie wszyscy dadzą radę. No, może z naszym A poradnikiem ty masz może. wypisane poszczególne No nie. stawki? Nie mam, ale gdzie są No to jak chcesz napisane? o tym powiedzieć? A, no to fakt, to są zapisane, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że ogółem, jeśli zadaną część jest 1 000 000 kredytów oraz 2 miliony doświadczenia. Co pozwoli nam... Czyli za wszystko No dobra, no mów. awansować szybko. No. Dziękuję. Przeskoczyliśmy... Ja przeskoczyłem z 30 levelu na 34. Ja na 30, no też na 34, ale takimi mniejszymi problemami. Ogółem, tak więc ogółem za te 3 wyzwania mamy 3 miliony kredytów oraz 6 milionów doświadczenia. Jeśli chodzi o nagrody, to za brąz dostajemy Red Bulla X 2010 Esfetel. Czyli taki sam, jaki był w wyzwaniu. Za brąz, poprawnie jeśli się mylę, dostajemy kolorowego Red Bulla. Tak, w losowym kolorze, tego, którego możemy kupić w salonie od 40 levelu. Za 20 milionów kredytów. I niestety nie mamy wpływu na kolor, tak więc ja dostałem fioletowy, ty masz pomarańczowy. Chociaż dobrze, że nie dostałem zielonego, bo bym się chyba potknął. Za złoto dostajemy prototyp Red Bulla X 2010 w kolorze karbonowym. Czysty, niepomalowany karbon. Tak, i warto dodać, że kolorowy oraz karbonowy Red Bull mają modyfikowalną prędkość maksymalną. Czy to jest skrzynia zmiany biegów, możesz ustawić na 500 km, ale są ciągle wolniejsze od Red Bulla Sebastiana Vettela. I teraz co my pójdziemy zrobić, to sprawdzimy prędkość maksymalną. Tego nie pokażemy. Ale pójdziemy sobie tak, sprawdzić. To skończyliśmy. Tak, dokładnie. No i co, to wszystko chyba. W przyszłości coś planujemy jeszcze z Gran Turismo 5? Czy jakieś motogramy? Nie, chyba już nie. Chyba, że no, chyba, że coś będziecie chcieli. Ale myślę, że macie dość. Ja mam dość. Zwłaszcza grindowania. Co słychać? No ale dobra. Co? Zwłaszcza grindowania. A to Bob grinduje. No ale to... Potem będzie ciężko. No dobra, no to co? No tak, to wszystko. 10 dni, 24 na dobę. No. Tak, to wszystko.